Dziękuję, Asiu. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym w tym roku webinarze Xarvio, ale drugim już w ogóle, bo w zeszłym roku już jedno webinarium dla Państwa miałem przyjemność prowadzić. Dzisiaj chciałbym króciutko powiedzieć o takich podstawowych funkcjach, czyli takie podstawy użytkowania aplikacji Xarvio Fit Manager, jak założyć konto, jak korzystać z podstawowych funkcji. I tak jak wspomniała Asia podczas swojej wypowiedzi, prosimy i zachęcamy Państwa do śledzenia nas w social media na Facebooku, ponieważ na pewno będziemy ogłaszać też kolejne terminy kolejnych tematów naszego cyklu webinarów z Xarvio Fit Manager. Jeżeli chodzi o aplikację Xarvio Fit Manager, to jest to aplikacja, która w inteligentny sposób pomaga zarządzać Państwa uprawami, aż od momentu siewu poprzez nawożenie, ochronę roślin, aż do samego zbioru. Na tym slajdzie króciutko chciałbym tylko pokazać Państwu wszystkie najważniejsze funkcje, jak to jest właśnie od momentu, kiedy zasiejemy, aż do momentu, kiedy zbierzemy nasze plony. Jeżeli chodzi o sam siew, to mamy taką nową funkcję, która w tym roku się pojawiła, czyli mapy zmiennego wysiewu. Możemy ją tworzyć ręcznie, takie mapy możemy tworzyć ręcznie, jak również automatycznie możemy takie mapy tworzyć na podstawie map biomas. Na tej podstawie aplikacja analizuje, które obszary pola są bardziej wydajne, które mają większy potencjał i na tej zasadzie możemy dostosowywać, ile tego materiału chcywnego chcemy wysiać na strefy, które są mniej lub bardziej plonotwórcze. Następnie po siebie musimy zastosować jakieś nawozy, tak? Czyli aplikacja pozwala nam po pierwsze tworzyć takie harmonogramy nawożenia, jak również wykorzystywać zalecenia, które pojawiają się w aplikacji Xarvio Fit Manager, zalecenia dotyczące głównie dawkowania potasu i fosforu, jak również możemy tworzyć terminarze tych zabiegów nawozowych również dla potasu, potasu, fosforu oraz azotu. Z takich funkcji, która również pojawiła się w tym roku, jest funkcja nawadniania, natomiast wydaje mi się, że w polskich warunkach jednak nie będzie to taka bardzo popularna funkcja. Może w przypadku niektórych upraw, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tą funkcją nawadniania, to zapraszamy do kontaktu po webinarze. Natomiast na obecną chwilę nie będę tutaj skupiał się na tej funkcji nawadniania, tylko informacyjnie dla Państwa, że taka funkcja w aplikacji w tym roku także jest. No i oczywiście jedna z ważniejszych funkcji, czyli ochrona tych upraw, czyli w momencie, kiedy już zasiejemy, zastosujemy nawozy, to będziemy chcieli te uprawy czymś ochronić. I tutaj mamy dwie takie funkcje, które są bardzo popularne. Po pierwsze to jest funkcja terminarza zabiegów, która podpowiada nam, kiedy, jaki zabieg wykonać, jakim fungicydem, jakim insektycydem. Pozwala nam monitorować to ryzyko chorób oraz nalot szkodników, nalot owadów na nasze plantacje, jak również na podstawie tych danych przygotować mapy aplikacji. Czy to będą mapy aplikacji klasycznej, czyli aplikacji, gdzie ustawiamy sobie dawkę zabiegu, wodę i wykonujemy ten zabieg równomiernie, lub też mapy zmiennej aplikacji w przypadku fungicydów, czyli tak zwane mapy VRA, które pozwalają nam dostosować ilość oprysku, ilość zużytego fungicydu w zależności od strefy zagrożenia od występującej na polu, czyli od strefy, gdzie ta presja chorób jest większa lub mniejsza. Aplikacja pozwala dostosować dawkę do presji chorób na polu. Nową funkcją, która również pojawiła się w tym roku w aplikacji Xarvio Fit Manager, to jest taka funkcja, która pozwala nam zachować praktyki zrównoważonego rozwoju. No jak wiemy wszyscy, ten temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania bioróżnorodnością w gospodarstwach rolnych jest teraz już coraz bardziej, może nie to, że modny, co coraz częściej po prostu Państwo zwracacie na to uwagę, stąd wychodząc po prostu naprzeciw tym, czy też regulacjom prawnym, czy też Państwa potrzebom, możemy tworzyć tak zwane strefy buforowe lub też zarządzać strefami różnorodności na polach. Czyli na przykład, jeżeli chcemy wykonać jakiś zabieg i pominąć jakiś obszar pola, to bez problemu możemy sobie takie wykluczenie na polu narysować,
i wówczas te mapy tworzone dla zabiegów będą pomijały te miejsca wykluczeń na polach. Mogą być to różnego rodzaju zalesienia śródpolowe, czy też po prostu wzniesienia, na których mamy jakąś bioróżnorodność i nie chcemy tam stosować oprysków, to czy też nawozów, to tam bez problemu możemy takie wykluczenie na polu zrobić. Kolejna funkcja i informacja, która jest bardzo ważna w trakcie sezonu, to jest bieżące monitorowanie stanu pól, sytuacji na polu. I takie monitorowanie możliwe jest dzięki trzem elementom. Pierwszy element to jest mapa biomasy, którą Państwo na pewno znacie i korzystacie z tych funkcji, bo bardzo dużo pytań w ciągu zeszłego sezonu się na temat tych map biomasy pojawiło. Druga informacja, druga nowość, która została wprowadzona, to jest połączenie konta w Xargo Scouting, czyli tej aplikacji do rozpoznawania chorób, szkodników, do oceny uszkodzenia liści czy poziomu odżywienia rośliny azotem. Ta aplikacja została połączona z aplikacją, z kontem Xargo Field Manager, czyli jeżeli Państwo posiadacie konto i w jednej aplikacji, jak i w drugiej, to z wykorzystaniem jednego maila możecie Państwo bezpośrednio takie obserwacje przenosić do swojej aplikacji Xargo Field Manager, czyli z jednej aplikacji dane są automatycznie transferowane do drugiej aplikacji. I oczywiście mapy gleby i potencjałów plonowych. Tutaj też nie będę wchodził w szczegóły, bo też Państwo wiem z zeszłego sezonu, że bardzo chętnie korzystacie i dużo pytań się pojawiało o te mapy gleby i potencjałów. I co jest ważne, o co też Państwo pytali w zeszłym sezonie, to o dokumentację. Czy można taką dokumentację na potrzeby na przykład kontroli czy własnej archiwizacji przygotować? W zeszłym sezonie jeszcze ta funkcja nie była dostępna, natomiast od tego sezonu jest już w pełni dostępna. Taką dokumentację można sobie wyeksportować i zarchiwizować, czy też przygotować do prezentacji odpowiednim osobom. Ostatni element na końcu naszej drogi zawsze są zbiory. Tutaj też bardzo ciekawa funkcja, która się pojawiła, to jest możliwość przesyłania map plonu bezpośrednio też do aplikacji w zależności od strefy i analiza poszczególnych stref pól. Czyli dla tych Państwa, którzy macie połączoną aplikację Xargo Field Manager, czy też Państwa kombajny mają takie możliwości jak tworzenie map po zbiorach, to takie mapy można w prosty sposób też eksportować do aplikacji Xargo Field Manager, a następnie je analizować. Teraz, dlaczego aplikacja Xargo Field Manager jest pomocna i dlaczego tak rekomendujemy Państwu ją używać? Otóż w 2019 roku, jak i również w 2017, zostały przeprowadzone badania w kilku krajach europejskich, które wykazały, że osoby, które używają samego terminarza aplikacji fungicydów, czy też terminarza aplikacji nawozów, mogą uzyskać plon nawet do 130 zł wyższy z hektara. Nie plon, co zysk po prostu wyższy o 130 zł z hektara. Natomiast jeżeli dołożymy do tego jeszcze korzystanie z funkcji zmiennej aplikacji, to wówczas możemy zyskać jeszcze o kolejne 130 zł z hektara. Stąd ja Państwa gorąco zachęcam do przetestowania po prostu tej aplikacji i sprawdzenia, jakie korzyści po prostu Państwo finansowe mogą odnieść, korzystając z tej aplikacji. I teraz przechodząc do kolejnych slajdów, bardzo krótko chciałbym omówić poszczególne funkcje dostępne w aplikacji Xargo Field Manager. Pierwsza taka funkcja to jest bieżący monitoring stanu swoich pól. Dzięki tej funkcji mogą Państwo sprawdzać, jakie zagrożenia patogenowe w danym momencie się pojawiają lub też kiedy one są prognozowane, że się pojawią, jakie jest ryzyko wystąpienia tych chorób i szkodników na Państwa polach. Dodatkowo takie informacje mogą Państwo otrzymywać na aplikację, na smartfona, ponieważ jak Państwo wiecie, Xargo Field Manager to nie jest tylko aplikacja desktopowa na
komputer dostępna przez stronę internetową, ale jest też jej wersja mobilna i ci Państwo, którzy korzystają zarówno i z jednej, i z drugiej funkcji, to korzystając z aplikacji mobilnej również takie powiadomienia na smartfona można otrzymywać. A w tej funkcji również można sprawdzić, w której fazie rozwojowej w danym momencie znajduje się nasza roślina, czyli jaka jest faza rozwojowa BB czy H rośliny, a kiedy można, kiedy należy zastosować zabieg oraz można też sprawdzać, czy dana po wykonanej aplikacji fungicydowej, jak długo będziemy mieć ochronioną swoją uprawę oraz możliwość dodawania różnego rodzaju obserwacji, które wykonujemy podczas prac polowych, czyli w momencie, kiedy Państwo już pojedziecie na pole i zaobserwujecie, też chcecie dodać jakąś notatkę do tego pola, co Państwo na tym polu widzicie, to takie funkcje też aplikacja umożliwia, czyli gromadzenie wszystkich obserwacji dotyczących pola w jednym miejscu. No i najbardziej popularną funkcją oczywiście jest terminarz zabiegów. Terminarz zabiegów to jest taka funkcja, która pozwala nam planować wszystkie zabiegi związane z nawożeniem oraz z ochroną naszych upraw. Jest to funkcja specyficzna dla każdego pola, czyli możemy dla każdego pola indywidualnie zaplanować zabiegi fungicydowe, zabiegi nawozowe. Możemy wykorzystać te podpowiedzi, które aplikacja nam serwuje w postaci informacji o prognozowanym zagrożeniu patogenowym, o prognozowanej migracji szkodników i na konkretne patogeny zaplanować konkretny zabieg fungicydowy, insektycydowy lub też jeszcze przed tym wszystkim możemy zaplanować zabiegi nawożenia, ponieważ aplikacja również na podstawie aktualnych map biomasy podpowiada nam, kiedy zastosować nawożenie oraz w jakich dawkach to nawożenie zastosować, jeżeli chodzi o potas i fosfor. Kolejna funkcja, o której już wspomniałem, która właśnie daje nam dodatkowe te 130 zł zysku z hektara, to jest mapa zmiennej aplikacji, czyli tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy na przykład pole, które jest w jakiś sposób zróżnicowane. Na jednym polu ta presja szkodników może być mniejsza, na drugiej części pola ta presja szkodników może być większa lub też jedna część pola jest mniej lub bardziej efektywna, ponieważ mamy mozaikę glebową i zmienność glebową, to taką aplikację fungicydów czy też nawozów możemy dokonać strefowo. To znaczy aplikacja podpowiada nam, gdzie te strefy mniej lub bardziej efektywne na polu się znajdują i możemy dobrać sobie strategię nawożenia czy też sposób dawkowania naszych fungicydów w zależności od tego, jak chcemy chronić pole, to znaczy na przykład na strefy bardziej intensywne zastosować większą dawkę nawozów lub strefy bardziej porażone po prostu potraktować odpowiednio wyższą dawką fungicydów i co ważne, aplikacja sama przelicza, jaką dawkę na której strefie pola zastosować, także nie musimy robić tego ręcznie, wprowadzamy tylko produkty, które chcemy zastosować, dawkę całkowitą na hektar i aplikacja nam wyliczy sama, jakie nam najlepiej zastosować dawkowanie na danej strefie. Jeżeli chodzi o monitor pola, to jest właśnie ta funkcja, która Państwa też bardzo interesowała w zeszłym roku, czyli możliwość analizowania różnego rodzaju map. Map biomasy, map gleby, porównywania ze sobą tych map, wyciąganie wniosków. To jest takie troszeczkę centrum dowodzenia naszym polem, ponieważ wiadomo, że żeby zoptymalizować produkcję, żeby uzyskać jak najwięcej zysku z danego pola przy jak najmniejszych nakładach, no to analiza danych jest najważniejsza i kluczowa, czyli bez szczegółowej analizy nie będziemy w stanie podejmować trafnych decyzji i dzięki temu po prostu nie będziemy w stanie minimalizować nakładów i maksymalizować plonów. Funkcja, która też może się Państwu przydać, to jest panel nawigacyjny. To jest taka funkcja, dzięki której Państwo mogą podzielić się swoim gospodarstwem, udostępnić informacje na temat swojego gospodarstwa swojemu doradcy. Jeżeli
odwiedza Państwa jakiś przedstawiciel czy doradca, to wpisując jego adres mailowy, możemy dać mu uprawnienie do podglądu sytuacji naszej plantacji i na podstawie tego ten doradca może Państwu przygotowywać jeszcze dodatkowe rekomendacje. Tutaj też zachęcam, my tutaj korzystaliśmy z tych funkcji w zeszłym roku, ponieważ koledzy, tutaj przedstawiciele handlowi z firmy BASF mi podpowiadali, że właśnie często ze swoimi klientami dzielili te pola i na podstawie tego mogli jeszcze bardziej precyzyjne zalecenia w trakcie sezonu przygotowywać, co było bardzo ważne ze względu tego, że no, na wiosnę, jak wszyscy pamiętamy, mieliśmy ten nieszczęsny lockdown i te wizyty na polach czy w gospodarstwach były bardzo ograniczone, czy też wręcz momentami niemożliwe, więc ta funkcja bardzo, bardzo pomogła gospodarstwom właśnie uzyskiwać jeszcze trafniejsze rekomendacje ze strony tutaj doradców. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować wersję live, czyli jak dokładnie aplikacja wygląda na żywo. I zanim przejdziemy już do samych funkcji aplikacji, to ja Państwu chciałbym przede wszystkim pokazać i zacząć od tego, skąd tą aplikację w ogóle wziąć. To znaczy, jeżeli już wejdziemy sobie na stronę Xargo Fleet Manager, to żeby uzyskać dostęp do konta, no to trzeba się zarejestrować. Ja nie będę teraz przechodził całego formularza rejestracyjnego, ponieważ już konto swoje posiadam. Natomiast ono wygląda właśnie tak, że musimy podać tylko swoje imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu, ustalić hasło i to jest koniec formularza rejestracyjnego. Po zatwierdzeniu i wypełnieniu tych danych otrzymacie Państwo link na swój adres mailowy, gdzie należy aktywować konto i po aktywacji konta przechodzimy już do takiego widoku. Co na ten widok się składa? Po pierwsze mamy swoją strukturę pól odwzorowaną na mapach. Możemy sobie ją przybliżać, oddalać dowolnie. Po lewej stronie mamy wylistowane pola, które w danym momencie mamy założone na swoim gospodarstwie. U góry jest belka nawigacyjna, o której powiem troszeczkę później, ale aktualnie znajdujemy się w statusie, czyli na dzień dobry po zalogowaniu mamy taki pierwszy widok, który nam się rzuca w oczy, to jest właśnie status i lista pól. Klikając na poszczególne pole, mamy po pierwsze po prawej stronie mapę tego pola wraz z mapą biomasy i następnie mamy aktualny status pola. Status pola mówi nam o tym, jaka jest powierzchnia tego pola, jaka jest dana faza rozwojowa w danym momencie, kiedy była wysiana uprawa, jaka była odmiana tej uprawy, jaka to jest uprawa. Następnie pojawiają się informacje o bieżących zaleceniach. W tym momencie akurat jest brak tych zaleceń, no bo jak wiemy, mamy zimę za oknem, więc tutaj nie ma co zalecać. Natomiast z początkiem sezonu, jak tylko ruszy wegetacja i zacznie się wiosna, to zobaczą Państwo, że tutaj będzie się jedno zalecenie po drugim pojawiało i zalecenia nawozowe, jak i zalecenia związane z ochroną. Następnie mamy informacje o tym, czy mamy jakąś presję szkodników, czy też jest jakieś nawożenie tutaj zaplanowane lub też kiedy takie nawożenie najlepiej wykonać razem z analizą właśnie prognozy pogody, żeby dostosować zabieg do panujących warunków na polu. Następnie mamy informacje o aktualnej prognozie pogody, mam dość chłodno, minus 10 stopni i ewentualne notatki czy też informacje o zaplanowanych zabiegach. Następnie przechodząc do kolejnego elementu na belce nawigacyjnej, mamy zakładkę zadania. W zakładce zadania możemy tworzyć nowe zadania lub analizować, czy też sprawdzać, jakie aktualnie zadania mamy zaplanowane na poszczególnych polach. Ja mam tutaj dwa pola na cele tego webinaru przygotowane. Do jednego dodałem już jakiś zabieg fungicydowy. W tym miejscu również można pobrać taki zabieg do terminala
do pliku, który można eksportować do terminalu, też pobrać kartę zabiegu w postaci wydruku, którą można przekazać do osoby, która będzie dany zabieg wykonywała. Na takiej karcie znajdują się szczegółowe informacje, ile wody użyć i jaką dawkę jakiego produktu zastosować. Kolejny element z belki nawigacyjnej to jest prognoza pogody. Co ciekawe, prognoza pogody sięga nawet 10 lat historycznie, czyli możemy sobie analizować prognozę, znaczy prognozy nie możemy analizować, możemy sprawdzić, jaka była prognoza historycznie aż 10 lat temu oraz jaka jest prognozowana pogoda na naszym polu w podziale na poszczególne godziny. I co ważne, jest to prognoza specyficzna do danego pola. To znaczy, jeżeli macie Państwo pola oddalone o siebie o kilka kilometrów, to zdarza się tak bardzo często, że na jednym polu na przykład pada, a na drugim polu nie pada. I na podstawie tych prognoz pogody w podziale na poszczególne godziny można precyzyjnie zaplanować sobie zabiegi lub też sprawdzić, czy w danym momencie lepiej pojechać na to pole, czy też lepiej pojechać na inne pole i wykonać zabieg, który jest zaplanowany. I właśnie tak jak wspomniałem, ta historyczna prognoza pogody na samym dole. Z takich ciekawostek aplikacje też można połączyć ze stacjami pogodowymi. My tutaj mamy informacje o połączeniu stacji pogodowej Arable, więc dla tych Państwa, którzy są zainteresowani, to też zapraszam po webinarze, to będziemy mogli więcej informacji przedstawić. Natomiast planowane też jest w tym roku uruchomienie innych dostawców stacji pogodowych, żeby można było łączyć z aplikacjami, a z aplikacją Xarvio Field Manager, w tym między innymi będzie to stacja pogodowa PESL. Kolejna informacja, która jest na belce nawigacyjnej, to jest zakładka notatki. I tak jak wspomniałem na początku swojego wystąpienia, to notatki możemy dodawać do konkretnego pola, notatki możemy dodawać do konkretnego fragmentu pola, nie tylko do całości, ale do na przykład jakiejś części danego pola, lub możemy także dodawać obserwacje, które pochodzą z aplikacji Xarvio Scouting. Czyli tak jak wspomniałem, tutaj sobie robimy na przykład fragment, który obserwujemy pola i tylko do tego fragmentu dodajemy sobie notatkę. I możemy ją skategoryzować, czy obserwacja dotyczy choroby, chwastu, czy to jest obserwacja związana z nawożeniem, jaki jest priorytet tej obserwacji, ponieważ będąc na polu i przeprowadzając wiele takich obserwacji, możemy gdzieś zapomnieć, co w danym momencie, na którym polu było, jeżeli mamy tych pól też bardzo dużo, więc możemy sobie też ustawić priorytet i później takie notatki, które poczynimy i obserwacje, analizować już na panelu komputera. Ja tutaj dodałem tą notatkę z pozycji komputera, natomiast Państwo posiadający aplikację na smartfonie, taką notatkę możecie dodać bezpośrednio będąc na polu i tak jak powiedziałem, tworząc dużo tych notatek w ciągu jednej wizyty na różnych polach, to też łatwiej zarządzać nam tymi notatkami. Kolejna informacja, bardzo przydatna dla Państwa, to jest cała historia. To jest właśnie ten element, o który Państwo pytaliście w zeszłym roku, a której tej funkcji jeszcze nie było. Mianowicie w tym miejscu mamy informacje na temat wszystkich zabiegów, które wykonywaliśmy na polu i w tym miejscu również możemy wszystkie dane i wszystkie informacje o historii danego pola czy tych pól wyeksportować na potrzeby archiwizacji, czy też przygotowania dokumentacji do odpowiednich organów, czy też odpowiednich osób. Ta opcja eksportu znajduje się tutaj w prawym górnym rogu i możemy po prostu eksportować jednym kliknięciem wszystkie nasze dokumentacje związane z historią pola. Ostatnia już
zakładka, która znajduje się w obelce nawigacyjnej, to jest analiza, czyli element, który też w zeszłym roku cieszył się Państwa zainteresowaniem. Czyli w tym miejscu możemy dokonywać sobie analiz i porównań różnego rodzaju map. I wybieramy sobie, jakiego rodzaju mapy chcemy analizować. Mamy tutaj mapy biomasy, mamy historyczne mapy biomasy, mamy mapy wzniesień, mapy glebowe, mapy wysokości i nachyleń, jak mapy, które możemy dodawać ręcznie. Czyli tak jak wspomniałem na samym początku, w momencie, kiedy na przykład mamy stworzoną mapę siewu, czy też mamy mapę plonu stworzoną na przykład przez maszynę, to taką mapę sobie tutaj możemy zaimportować, dodać tą mapę do naszego panelu analiz w aplikacji Xargo Fleet Manager i później te mapy między sobą analizować. I z tych głównych funkcji to jest już wszystko, wszystkie funkcje, które znajdują się na belce nawigacyjnej. Ostatnia funkcja jeszcze, o której chciałbym powiedzieć, a o której wspomniałem na początku swojego wystąpienia, to jest możliwość dzielenia się swoim polem z doradcą. W tym celu należy kliknąć na swoje konto, nazwę swojego gospodarstwa w górnym prawym rogu i wtedy zostaniemy przełączeni do ustawień naszego konta i po lewej stronie pojawi się opcja współpracy. W tym miejscu po kliknięciu współpraca możemy nadać dostęp osobom, którym chcielibyśmy udostępnić nasze pole do obserwacji. Możemy również zarządzać tymi udostępnieniami, jak również poprosić kogoś o dostęp na przykład do jego pola, znaczy udostępnić w tym miejscu dostęp do swojemu doradcy. Ja w tym miejscu na przykład mogę sobie wpisać prośbę o dostęp dla kolegi Pawła Kazikowskiego, który jest doradcą w firmie BASF i chciałbym, żeby na przykład mógł sprawdzać, co się dzieje w danym momencie na moich polach i Paweł, mając taki dostęp, będzie mógł po prostu podglądać aktualną sytuację w moim gospodarstwie. Wpisując adres maila, udostępniamy swoje gospodarstwo. Jeżeli chodzi o demo, to będzie na dzisiejszym webinarze to wszystko. Zapraszam Państwa do zadawania pytań, a na kolejnych webinarach będziemy omawiać poszczególne funkcje krok po kroku, jak dodawać zabiegi, jak nimi zarządzać, jak je eksportować, modyfikować. A teraz zapraszam do pytań. Czy mamy jakieś pytania? Na razie nie pojawiło się żadne pytanie. Jeszcze może tylko dodam z swojej strony, że jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia na przykład w scyfryzowaniu swojego gospodarstwa, mogą się Państwo zgłosić do naszego biura obsługi klienta. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 17. Dane kontaktowe widzą Państwo teraz na monitorach swoich komputerów, także zachęcamy serdecznie. Ja jeszcze chciałbym tutaj dodać, ponieważ widzę, że pan Bogusław Zieliński zgłosił chęć zadania pytania. Niestety nie możemy tutaj, nie mam takiej możliwości, żeby teraz Państwu udzielić głosu, więc zachęcamy do pisania pytań na czacie. W panelu Państwa widoku powinniście Państwo widzieć taki dymek, taką chmurkę i klikając w tą chmurkę będzie można przełączyć się do trybu czatu i tam napisać swoje pytania. Kiedy będzie w aplikacji uprawa kukurydzy?
Bardzo dziękuję za pytanie. Bardzo cenne pytanie, bo to pojawiało się w ubiegłym roku. A aplikacja Ukryza będzie dostępna już w tym sezonie, już tak naprawdę jest dostępna. Po zalogowaniu się na swoje konto mają Państwo informacje, jakie uprawy są dostępne. Te zaznaczone na fioletowo to są uprawy, dla których mamy przygotowane modele prognostyczne i modele chorobowe. Natomiast na potrzeby archiwizacji danych, czy też na potrzeby określenia potencjału plonowego, można dodać także uprawy, dla których nie ma modeli chorobowych, ale są to też cenne informacje ze względu na płodozmian, czy też właśnie określenie potencjału plonotwórczych danego pola. Czyli kukurydza będzie już dostosowana. Będzie dostępna. W takim razie przejdźmy do następnego pytania. Jak często aktualizowane są mapy? Gdzie podawany jest LAI? Tak, mapy są aktualizowane tak często, jak to jest tylko możliwe. Wszystko zależy od aktualnych zachmurzeń, ponieważ mapy są satelitarne, więc wszystko zależy od tego, czy na danym polu, w momencie, kiedy wykonywane jest zdjęcie satelitarne, są chmury, czy też tego zachmurzenia nie ma. Naszym celem jest aktualizacja tych map co maksymalnie 2-3 dni, ale to wszystko zależy od zachmurzenia. Pracujemy nad tym, żeby też utrzymać tą częstotliwość i ją nawet zwiększać. Natomiast LAI jest podany przy mapie biomasy, tam jest cała legenda z LAI. Jeżeli tego dotyczy pytanie, to tutaj jest odpowiedź. To może jeszcze spróbuję się przełączyć w takim razie na wersję demo. Pokazać to miejsce, w którym ten współczynnik LAI jest określony. Tutaj mamy, czyli jak wejdziemy sobie w status, wybierzemy pole, wyświetli nam się po prawej stronie mapa biomasy, a tutaj mamy całą legendę związaną właśnie ze współczynnikiem LAI, co on oznacza i jakie są właśnie jego wartości. Także jeżeli to jest odpowiedź na pytanie, to bardzo się cieszę. Jeżeli o coś innego chodziło, to zachęcam do kontaktu, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Pytanie od pana Jerzyka. W jakiej rozdzielczości przestrzennej są obliczane dane pogodowe dla określonego użytku rolnego? Asiu, może masz te informacje, bo ja szczerze mówiąc teraz nie pamiętam z głowy, musiałbym sprawdzić. Ogólnie nie dysponujemy takimi informacjami. Mogę panu jedynie powiedzieć, że korzystamy z danych pogodowych ITERIS, który oferuje najnowocześniejsze modele pogodowe i wykorzystuje również dane z lokalnych stacji pogodowych, jak i różnych innych źródeł synoptycznych. Ale spróbujemy doprecyzować i zasięgnąć informacji od twórców aplikacji i na pewno po webinarze taka informacja zostanie uzupełniona. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Tak, pojawiło się nowe pytanie. Kiedy dołączycie do listy upraw pszenżyto o zimę? Jare jest. Tak jak wspominałem, aktualizację upraw zrobiliśmy już w tym roku, na początku tego roku i te uprawy powinny się już pojawić na Państwa kontach. Spróbuję za chwilę pokazać, gdzie to jest dokładnie. Wybierzemy sobie przypisz prawe. Czyli jeszcze raz.
tą informację, jakie uprawy są dostępne, znajdziecie Państwo albo bezpośrednio po tym, jak dodacie Państwo pole do swojej aplikacji, lub jeżeli już pole istnieje, ale jeszcze nie ma przypisanej do niej uprawy, to wówczas wchodząc w status i wybierając pole, które nie posiada jeszcze przypisanej uprawy na dany sezon, wybieramy przypisz uprawę. I tutaj pojawiają się nam wszystkie uprawy, które są dostępne. Te zaznaczone kolorem fioletowym to są uprawy, dla których Sargo Field Manager posiada modele prognostyczne, chorobowe modele prognostyczne. Jest to pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, ziemniak, burak cukrowy oraz żyto ozime. Natomiast dla takich upraw jak jęczmień jary, kukurydza, owies jary, pszenica jara, przeżyto jare oraz rzepak jary, prognoz modeli chorobowych nie posiadamy, natomiast na cele obliczania potencjału plonotwórczego pola, czy też na cele podozmianu, taką uprawę możemy sobie do pola dodać. Będziemy oczywiście mieć jakieś podstawowe informacje dla danej uprawy, bodajże jak biomasa, Asia popraw mnie, jeżeli się mylę. Będzie być może też podana faza WBCH, natomiast będziemy mogli planować i dodawać różnego rodzaju zabiegi na tych polach, natomiast nie otrzymamy na nie powiadomienia o zagrożeniu chorobowym czy też nalocie insektów. Zgadza się. Jeszcze tylko dodam, że dla tych upraw możliwe będzie otrzymywanie również map biomasy i tworzenie map żywienia, map nawożenia i map wysiewu. Kolejne. Przepraszam. Kolejne pytanie. W jakich formatach możliwy jest import danych żniwnych? Z jakich kombajnów? Najczęściej możliwy jest import plików shape. Z jakich kombajnów? Na pewno bardzo cenną jest aplikacja My John Deere, czyli osoby, które posiadają kombajny John Deere'a i aplikację My John Deere, to takie informacje są możliwe do transferu przez internet, to znaczy nie trzeba się dodatkowo nic eksportować, nic ściągać, nic importować, tylko wystarczy połączyć obie aplikacje ze sobą. Natomiast z innych terminali, jeżeli terminale generują pliki shape, to zalecamy po prostu korzystanie z eksportu do plików typu shape. I też ewentualnie Asia byś mogła uzupełnić. Jeszcze można to też w łatwy sposób sprawdzić. Wchodząc w aplikację do panelu analizy. Tak, własne mapy z na przykład z kombajnu można importować w pliku ISO XML, także nie tylko shapefile, tak jak wspomniałeś, jeżeli posiadają Państwo aplikację My John Deere albo AgriRouter, możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie map do ISY terminala bezpośrednio między aplikacją Field Manager a terminalem. Tak, tutaj na ekranie teraz Państwo mogą zobaczyć te dwie informacje. Można, tak jak powiedziałem, sprawdzić też, jeżeli Państwo nie chcą zapamiętywać teraz w analizie i wybierając mapę do przesłania, podpowie nam się informacja, w jakich formatach takie mapy są obsługiwane przez aplikację. Mhm. Czy możemy przejść do następnego pytania? Czy stosowanie fungicydów zgodnie z mapami VRA, istnieją badania, które potwierdzają skuteczność tej formy aplikacji, jak również czy nie istnieje bezpieczeństwo powstania odporności agrofagów na środki ochrony roślin? To pytanie złożone. Jeżeli chodzi, może najpierw odpowiem na opak, że zacznę od drugiej części pytania, czy istnieje niebezpieczeństwo odporności agrofagów. No wszystko zależy też przede wszystkim od tego, jak często zmieniamy środki ochrony roślin. A ta odporność tworzy się, jeżeli na danym polu często są stosowane środki z tej samej grupy chemicznej.
Natomiast no, zalecamy tak czy inaczej mimo wszystko rotowanie tych środków na polach. Nie zalecamy mimo tej zmiennej aplikacji stosowania tylko i wyłącznie jednych i tych samych środków w kółko, bo to prowadzi głównie do odporności. A jeżeli chodzi o stosowanie w tych badaniach, które potwierdzają skuteczność tej formy aplikacji, to gdybyśmy takich badań nie przeprowadzili, to byśmy takiej funkcji po prostu nie oferowali. Także takimi badaniami na pewno dysponujemy, natomiast są to informacje takie no, troszeczkę wewnętrzne, firmowe, którymi niestety nie możemy się z Państwem w tym momencie podzielić. Były przeprowadzane badania, które pokazały, że stosowanie tej formy pomaga zwiększyć zysk nawet o 130 zł z hektara, więc jest to jak najbardziej skuteczne i takie badania jak najbardziej są przeprowadzone przez nas na pewno. Natomiast będziemy myśleć o zrobieniu różnego rodzaju niezależnych badań w tym roku, więc zachęcamy do śledzenia naszych webinarów i naszych informacji w social media i na stronach internetowych, bo na pewno będziemy takie informacje publikować, jak tylko będziemy takie dane posiadać. Kolejne pytanie jest jakby drugą częścią poprzedniego pytania, mianowicie chodzi o dane żniwne. Czy można, czy jest możliwy import plików tekstowych? Tak jak wspomnieliśmy tutaj, aplikacja obsługuje te dwa rodzaje plików, shapefiles i pliki ISO/XML. Innych plików nie obsługuje, czyli pliki tekstowe niestety tutaj nie wyjdą. Nie wiem, czy Pan dokładnie tutaj rozumie pod plikami tekstowymi, ale jeżeli chodzi o takie klasyczne pliki jak CSV, to raczej nie przejdą. Mamy tutaj informację o rozszerzeniach, czyli SHP, DB, F, SHT, PRJ. To są tego typu pliki i ISO/XML również, natomiast innego rodzaju pliki z innymi rozszerzeniami aplikacja już nie obsłuży. Chyba, że, ale aplikacja MyJohnDeere to automatycznie generuje te dane. Kolejne pytanie. Czy zasadne jest stosowanie zmiennej aplikacji herbicydów w zależności od typu gleby? Ja tutaj może będę się posiłkował slajdem, który przedstawiałem wcześniej. Zmienna aplikacja, która jest dostępna w Xarvio Field Manager, dotyczy zmiennej aplikacji fungicydów. Nie posiadamy technologii w tym momencie, która pozwoliłaby na zmienną aplikację herbicydów, czyli no, aplikacja nie rozpoznaje, gdzie w danym momencie jakie chwasty się znajdują i jaki jest mank nasion w glebie, żeby dostosować zmienną aplikację herbicydów. Ta zmienna aplikacja jest przeznaczona do stosowania fungicydów. Tak. I to wszystko chyba w tym temacie. Kolejne pytanie. W jakich formatach następuje eksport danych? Czyli na przykład map aplikacyjnych. Asiu, pamiętasz to, głowę, czy sprawdziliśmy? Tak, tak, oczywiście, czyli tak samo jak w przypadku importowania jest to SHP i ISOMAX. I jeśli posiada Pan konto MyJohnDeere albo AgriRouter, to może Pan przesyłać mapy bezpośrednio do z terminala bezprzewodowo. Czekamy na kolejne pytanie. Jeszcze tak, najbardziej poczekamy jeszcze chwileczkę.
Chyba już się pytania nie pojawiają. A skoro pytania się nie pojawiają, to ja myślę, że możemy kończyć w takim razie nasze dzisiejsze spotkanie. Zachęcamy do śledzenia nas na social media, na Facebooku i wyczekiwania informacji na temat kolejnej daty, kolejnego webinaru, drugiego z całego cyklu webinarów, które dla Państwa zaplanowaliśmy. A w międzyczasie zachęcamy też w razie pytań do kontaktu właśnie z koleżanką Asią, która jest ze mną pod tym numerem telefonu, który jest widoczny w tym momencie na prezentacji. Także ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za udział i zapraszam na kolejny webinar. Dziękujemy serdecznie za Państwa udział i życzymy dobrego wieczoru.